Tadeusz Rydzyk potwierdza swoje międzynarodowe zapędy. Znany biznesmen i duchowny wybrał się ze specjalną wizytą za Ocean Atlantycki. Jak to bywa w przypadku redemptorysty? Nie zabrakło wątków finansowych, które wywołały oburzenie u zagranicznych polityków. Tadeusz Rydzyk znany jest bardzo dobrze przede wszystkim ze swoich pomysłów na pozyskiwanie środków służących do realizacji jego przeróżnych przedsięwzięć. Nie inaczej było podczas hucznie zapowiadanej zagranicznej wizyty zakonnika. Tadeusz Rydzyk wyruszył na wielkie tournée. Tadeusz Rydzyk znalazł sposób na powiększenie swoich międzynarodowych wpływów. Redemptorysta zdecydował się na zorganizowanie wielkiej trasy po Kanadzie. Podczas której połączy opowiadanie o Bogu, wiarę i zarabianie pieniędzy. Przyjęto nas bardzo życzliwie, stwierdził duchowny na antenie Radia Maryja. Redemptorysta odwiedził 4 kanadyjskie miasta. Toronto, Vancouver, Winnipeg oraz Calgary. W każdym z nich odprawił oczywiście mszę. Ale nie był to jedyny punkt jego wizyty. Po uczestnictwie w mszy w ostatnim z miast każdy wierny mógł wysłuchać specjalnego wykładu ojca Rydzyka. Jak łatwo się domyślić, wiązał się on z dodatkową opłatą. Cena za wzięcie udziału w dodatkowej prelekcji zakonnika. Wynosiła $30, czyli około 80 zł. Spotkanie cieszyło się mimo wszystko sporym zainteresowaniem Polonii. A zebrani podkreślali, że traktują pieniądze wydane na bilet jak datki na rzecz działalności duchownego. Politycy za oceanem oburzeni wizytą Rydzyka. Kanadyjscy politycy nie kryli oburzenia wynikającego zarówno z wizyty duchownego w ich kraju, jak i samego charakteru przeprowadzonych przez Tadeusza Rydzyka spotkań. Były wicepremier Tomasza Lukaszuk wprost określił duchownego jako homofoba i antysemitę. I stwierdził, że jego słowa zawierają elementy mowy nienawiści.